Jak pewnie wiecie, parę dni temu dodałem film na YouTube'a, w którym opowiadam historię dwóch pizzerii na wypasie. Ten film wyjątkowo nie spodobał się jednej z pizzerii, mówię tutaj o pizzy na wypasie, tej żółtej. Tej, która według nas była gorsza od tej pizzerii przy ulicy Cierlickiej 8. Zacznijmy może od wiadomości, którą od nich dostałem, a w zasadzie nie wiadomości, tylko wezwania. Szanowny panie, w nawiązaniu do korespondencji z 22 stycznia 2024 roku pomiędzy zespołem pizzy na wypasie a panem oraz pana chęci zapoznania się ze stanowiskiem pizzy na wypasie, chciałam poinformować, że ze względu na szereg naruszeń dóbr osobistych oraz praw podmiotowych, pizzy na wypasie, a także przekazania nieprawdziwych informacji nie możemy wziąć udziału w produkcji. Tutaj przerwę, bo muszę wam powiedzieć, o co w ogóle chodzi i co to jest za korespondencja. Kilka godzin po publikacji tamtego filmu dostałem wiadomość mailową od właśnie tej pizzerii. Tej żółtej, tej, która naszym zdaniem była gorsza od tej pizzerii na Cierlickiej 8. Napisali do mnie tak. Dzień dobry, bardzo nam przykro, że film został opublikowany w takiej postaci. Nie skontaktował się pan z drugą stroną i nie wysłuchał naszego punktu widzenia. W naszej ocenie sytuacja jest zupełnie inna. Zespół pizzy na wypasie. Czytając wasze komentarze pod tym filmem, szybko zorientowałem się, że popełniłem dosyć duży błąd przy publikacji, w zasadzie przy powstawaniu tego filmu. O opowiedzenie całej historii zwróciłem się tak naprawdę tylko do jednej ze stron i to było właśnie tym błędem. Powinienem zadbać o to, żeby film był bardziej rzetelny i po prostu odezwać się też do drugiej strony. Zrozumiałem to tak naprawdę dopiero po publikacji tego filmu, no co jest dosyć głupie, przyznaję, ale chciałbym zaznaczyć, że ten film miał na celu głównie przeprowadzenie testu smaku jednej pizzy i drugiej pizzy. Na tym zależało mi najbardziej. Zrozumiejąc swój błąd, od razu im tak naprawdę odpisałem i napisałem tak. Chętnie poznam sprawę z waszej strony. Możemy się dzwonić jutro lub możecie opisać mi tutaj, jak wy to widzicie. Opublikuję wasze stanowisko, myślę, że ludzie są ciekawi drugiej strony. Odpowiedzi nie dostałem, dostałem za to to wezwanie, które już na początku zacząłem wam czytać, więc lecimy dalej. Fakt, iż pominął nas pan w zaproszeniu do realizacji pierwszego filmu, świadczy o z góry założonej jednostronnej tezie i przesłance tego materiału. W związku z tym chęć przedstawienia naszego stanowiska w kolejnym materiale wideo jest spóźniona, a także obarczona ryzykiem manipulacji faktami, które mieliby przekazać za pana pośrednictwem. Tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, że w mojej wcześniejszej wiadomości nie było mowy o żadnym materiale wideo, ja bardziej widziałem to tak, że oni napiszą mi, jak widzą tą historię ze swojej strony, a ja opublikuję ich stanowisko, czy poprzez wzmiankę w następnym filmie, czy na moim Instagramie, Twitterze, gdziekolwiek. Lecimy dalej. Biorąc pod uwagę wielokrotne naruszenie w materiałach opublikowanych w mediach społecznościowych, w tym pod tytułem Sieciówka ukradła logo i nazwę małej pizzerii, która pizza jest lepsza? To jest tytuł mojego filmu. Dóbr osobistych praw podmiotowych pizzy na wypasie, prawa do firmy pizza na wypasie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, serii zarejestrowanych znaków towarowych pizza na wypasie oraz powiązanych z nimi praw autorskich, serii domen internetowych zawierających firmę pizza na wypasie, wzywamy pana do natychmiastowego usunięcia z internetu i obrotu gospodarczego materiałów, w tym pod tytułem Sieciówka ukradła logo i nazwę małej pizzerii, która pizza jest lepsza. To jest ten tytuł, cały czas chodzi o ten film. Jak również do zaprzestania naruszania praw podmiotowych i dóbr osobistych pizzy na wypasie oraz przesłania mailem potwierdzenia podjętych przez pana działań. Mając na względzie skalę i zasięg naruszeń, do której doszło w internecie, zarząd pizzy na wypasie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oczekuje przeprosin z pana strony, opublikowanych na pana kanałach, profilach, fanpage'ach, w mediach społecznościowych w terminie 2 dni roboczych. Informuję, że dokumenty, dowody dotyczące posiadanych praw przez pizzę na wypasie oraz ważności tych praw, czyli stan faktyczny i prawny, chętnie udostępnimy w siedzibie pizzy na wypasie lub w kancelarii po uprzednim zamówieniu terminu. Niezależnie od naszego ewentualnego spotkania, pod tym linkiem, tutaj jest link, znajdują się odpowiedzi na najbardziej palące kwestie. Jednocześnie zaznaczam, że pizza na wypasie wykazuje dobrą wolę i chęć polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji, powstałej w wyniku bezprawnego działania z pana strony. Jednak w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sprawy zostaną podjęte kroki prawne. Z poważaniem pełnomocnik pizzy na wypasie. Zastanawiałem się chwilę, czy zrobiłem coś, za co tak naprawdę powinienem przeprosić, czy było to coś złego, no i coś znalazłem. No teraz tak, bo to, że pizza na wypasie, ta na Cierlickiej 8 była pierwsza, to już wiemy. To, że jedna i druga pizzeria nazywa się pizza na wypasie i jedna i druga pizzeria ma logo związane z krową, występuje tam krowa, nazwijmy to, też już wiemy. W swoim filmie kilkukrotnie niefortunnie użyłem słów takich jak ukradli, okradziona, kradzież i tak dalej. Mimo, że sami wiecie, jak wygląda sytuacja, przyznaję, nie powinienem używać takich słów w tym filmie. Ponieważ żadna kradzież nie jest nikomu udowodniona, nie jest osądzona,
i nie powinienem używać takich słów w tym filmie, za co przepraszam. Uważam, że zdecydowanie bardziej powinniśmy się skupić w tym filmie na ocenie smaku tej pizzy, zamiast wchodzić w niepotrzebne dywagacje na temat podobieństw loga czy nazwy. Także oficjalnie przepraszam, że powiedziałem, że pizza na wypasie, ta żółta, ta, która według nas była gorsza w smaku od pizzy na Cierlickiej 8, ukradła logo pizzerii na Cierlickiej 8, ale pozostaje jeszcze jedna kwestia. Pizza na wypasie chce, żebym usunął ten film. O ile same przeprosiny za te słowa o kradzieży, no rzeczywiście, im się należą, uważam. I nie boli mnie to jakoś za bardzo, wiesz o co chodzi? To usunięcie filmu troszeczkę już tak, bo to jest jakaś tam nasza praca, został włożony w to czas, pomysł, realizacja, montaż. Nie chciałbym, żeby to tak po prostu wyparowało, po prostu zniknęło. Chodzi o tą pracę, chodzi po prostu o to, że wrzuciliśmy film. No fakt faktem, niektóre elementy tego filmu powinny zostać usunięte, bo nie powinienem mówić tego, co powiedziałem. Nie powinienem też do końca zajmować się tak tą sprawą, powinienem podejść do tego bardziej pod kątem smaku tej pizzy. I w zasadzie o to chodziło w tym filmie. Chciałbym to zaznaczyć, że ten film, tak jak w zasadzie każdy nasz inny film, polegał na subiektywnej opinii o pizzy, o tym, co jemy na filmach. No tak działają nasze filmy. Tego chyba nikt nie może nam zabronić, z tego co wiem. Więc postanowiłem usunąć tamten film. Można by było jeszcze zrobić tak, żeby w nim grzebać w edytorze YouTube'a i wycinać poszczególne momenty. Trudno, jakby nieważne. Nieważne są te wyświetlenia, to, że on tam zrobił ponad 1 000 000 w 3 chyba dni. Mi tylko chodzi o to, żeby ten test smaku pizzy, który wykonaliśmy, został w internecie. Został po prostu na moim kanale. Dlatego usunę tamtą wersję, a w tym filmie, który teraz właśnie oglądacie, na koniec wstawię film jeszcze raz, tylko już tak, jak powinien wyglądać. To znaczy, wiadomo, nie dogramy innych wstępów i tak dalej, po prostu zostawię same testy pizzy. Jednej pizzy i drugiej pizzy. Usunę również TikToka, w którym już na samym początku w zasadzie pada słowo ukradła, ukradli, już do końca nie pamiętam. No znowu te niefortunne tutaj słowa nawiązujące do kradzieży. Ten sam film wstawiłem na Instagrama w formie rolki, tego już nie muszę usuwać, bo pizza na wypasie, ta żółta pizza na wypasie sama go usunęła, to znaczy Instagram go usunął przez to, że oni go zgłosili. Wydaje mi się, że przeprosiłem za wszystko, za co powinienem. Wiem, domyślam się też, że pizzerii na wypasie, tej żółtej pizzerii na wypasie, nie podoba się to, jak oceniliśmy ich pizzę, ale pamiętajcie, że nasze opinie o tym jedzeniu, które jemy na odcinkach, jest subiektywne. No my nie możemy, my mówimy o naszych odczuciach. No i na to już nikt nie może wpłynąć, po prostu. Teraz puszczam wam na koniec ocenę, wycinki, tak naprawdę test smaków poszczególnych dwóch pizzerii. Wiem, że już to widzieliście, ale po prostu nie chcę, żeby to gdzieś zniknęło. Chcę jednak, żeby ten test na kanale był. To wszystko. Dzięki. Masz może jakieś przekąski jeszcze? Przed nami margarita na cieście cienkim, 28 cm średnicy i jej cena to jest 23 zł, bez rabatu. Kurde, 23 zł za placka to jest w ogóle mało chyba, nie? To jest mało. No on też nie jest jakiś spory, nie? Zjadłbym takiego placka sam. No jasne, że tak, na luzie. Ja jestem z tych, że zjem każdą pizzę sam ogólnie. Wiadomo, że nie wszyscy są takimi obżartuchami, ale 23 zł za placka... Ile płaciliśmy, bo wczoraj nagrywaliśmy do ciebie odcinek w elektrowni po Wiśle. Ile tam płaciliśmy za margaritę? 37. 37. Rozmiar ten sam. No wiadomo, tam było trochę inne ciasto. To była bardziej włoska pizza, chociaż też nie do końca. Ona nie powalała, tak szczerze. Z tego, co się dowiedziałem, tutaj korzystają z mieszanki sera. Jest mozzarella i cheddar. No chyba mamy do czynienia, można tak powiedzieć, że z polską pizzą trochę, taką nie? Domową, no, tak. Domowa pizza. Ciasto jest naprawdę cieniutkie. No jedynie na bandach, na rantach jest oczywiście zgrubienie. Dobra. Chyba trzeba po prostu zjeść, tu nie ma co gadać. Zjedzmy, proszę. Ja nie jadłem śniadania, jestem tak głodny. 14:30. Samoloty latają tutaj. Tak, bo to Ursus tutaj mają przestrzeń powietrzną. Pierwsze słowo, jakie mi przychodzi do głowy? Mleczna. Mleczna jest. Sosik pomidorowy, wcale go tutaj tak dużo nie jest, ale słodki. Nie jest to przesłodzone, nie jest to deserowa pizza, absolutnie nie. Mieszanka chyba tych serów, ten ser jest jakiś taki mleczny. No kurde. Margarita jak najbardziej smaczna, za 23 zł, jakbym tu mieszkał, na pewno nie raz bym zachodził, brał sobie ją do domu, zjadał. Bo to jest taka pizza, siadasz, zjadasz całą, bez problemu. Nasycisz się, a pokaż sosika. Sosiwo bez dopłaty i to lubię, powiem wam, że to jest to, co szanuję, bo wiadomo, że są hejterzy sosu do pizzy. No ale mamy do czynienia z polską pizzą, no to nie jest, wiecie, to nie ma pomidorów San Marzano, nie ma mozzarelli fior di latte i tych innych klimatów. To jest po prostu zwykła domowa pizza. O Jezu, bardzo dobry czosneczek. Słodki, ale też kąsa. Idealnie wyważony moim zdaniem. Ale taki, że randka się nie odbędzie. Mocny, kąsa. Dobra, pozwól, że spróbuję z sosami w takim razie. Ja sobie tak tutaj chapsnę, o. Łopa.
Bardzo dobry sosik, tak jak mówiłem, jest dosyć agresywny, także trzeba na niego uważać, ale słodyczą przełamuje. Bardzo przyjemny. Pomodoro? Oby nie keczupowy. To jest chyba ten sam sos, co jest na pizzy właśnie, ten pomidorek, słodziutki. No dobre, no. No Mola to chyba nie będzie, no bo to nie jest żadne odkrycie, wiadomo, tu nie warto przyjeżdżać na tą pizzę, nie wiem, z drugiego końca Polski, żeby tego spróbować, absolutnie nie. To jest po prostu dobra, uczciwa, polska, domowa pizza. A jak salama? Peperonka tutaj. A tak prezentuje się, proszę Państwa, pizza pepperoni. 26 zł kosztuje. To, co mnie cieszy, to salami nie wygląda jak to najtańsze aro z makro. Wiadomo, że to nie jest żadna kiełbasa premium włoska i tak dalej. A sprawdźmy, jak się to zachowuje, jak to pracuje. To, co jest super w tej pizzy, to to, że ciasto jest naprawdę cieniutkie. Praktycznie nie czujesz, jak je jesz, a warstwa sera i składników, w tym wypadku salami, jest naprawdę zadowalająca. Jeśli chodzi o ser, nic tu więcej mi nie potrzeba. Nawet, no nie dokładałbym sera. To jest taka pizza, której się nie zamawia na podwójnym serze, bo już sera by było trochę za dużo. Wiadomo, że sera nigdy nie jest za dużo w naszym wypadku, ale no jednak zdarza się tak, że jest po prostu. Żadnej wpadki tutaj nie ma tak naprawdę z tą pizzą, no. I cena, i jakość naprawdę się zgadza. To wszystko jest na dobrym poziomie. Stosunek ceny do jakości uważam, że jest świetny tutaj. Chcę już spróbować tej drugiej, żeby zobaczyć, która jest po prostu lepsza. Przede wszystkim czuję tą słodycz z tych sosów. To mi się bardzo podoba. Tu widzę, że w dubleta już tu wjeżdżasz. Tutaj już składam sobie kanapeczkę. To salami, to mięsko, rzeczywiście, tak jak mówiłeś. Jest kiełbasiane, nie? Kiełbasiane, jest to, smaczne jest. Nie jest to jakaś taka, kurde, konsystencja, wiesz. Jak pan przygotowywał nam tą pizzę i patrzyłem na proces jej powstawania, to wydawało mi się, że delikatnie za mało będzie tego sosu pomidorowego. Ale rzeczywiście te proporcje są tutaj bardzo dobrze wyważone. Powiem ci, że jak za takie pieniądze, to naprawdę uczciwa pizza. Po prostu, robią to dobrze. Jedźmy może na tamtą, bo z tego co ja pamiętam, to właśnie wszystkie te składniki były tam ukryte. To była chyba jedyna pizza, która aż tak bardzo ukrywała te swoje składniki po prostu tą warstwą sera. Też chętnie sobie przypomnę jej smak. Dawno jej nie jadłem. No i tamto ciasto, nie wiem, czy było takie delikatne, jak jest tutaj. Jest krowa, jest pizza. No i nazwa ta sama. Wziąłem dwie pizze średnie, tutaj trochę jest inaczej z tymi rozmiarami, zapraszam. To nie jest mokre, trochę. Pierwsza rzecz, tutaj, mimo że już same pizze są droższe, no to musimy dopłacić za sosy. 8 zł, 4 zł jeden sos. Już byśmy sobie mogli takie dopłaty darować. Tak wygląda pizza margarita tutaj, kosztuje 28 zł i 12 groszy. Mamy 4 cm więcej pizzy na średnicy. Ale płacimy 5 zł, ponad 5 zł drożej za nią. Kurde, to ciasto tutaj jest grubsze, ewidentnie. U nich nie ma wyboru ciasta już. Mają jedno ciasto do wyboru tradycyjne i tyle w zasadzie. Ale zobacz to. Zakalec. Zakalec? No taki, to jest niewypieczony. To jest właśnie przez tą dużą ilość sera moim zdaniem. Ten placek się po prostu nie dopieka. Dziwne, bo od spodu, czy też z wierzchu, no, jest przypieczona. Zobacz, i tu jest znowu ta akcja, stary. Mimo że tego sera niby jest dużo, to tu nie ma w ogóle sera, widzisz to? Mhm. To jest ciasto. Szczerze nie widzę kompletnie tutaj tego podwójnego sera. Ale tutaj najwięcej jest ciasta, tu czujesz, że już było już. Tam było to tak zrobione, że ciasto było cieniuteńkie, czułeś ten serek ciasta, to takie gdzieś tam na trzecim planie było. No tu już jest bułę z serem, tak to smakuje. Sos pomidorowy w porównaniu do tamtego nie ma żadnego smaku. Nie jest mało tego sera, no. Są miejsca po prostu puste i to pamiętam, że te dziury serowe, dziury w pizzy, że nie było sera, było też jak testowaliśmy ją przy okazji pizzy MMA, jak nagrywaliśmy. Są te dziury. Tutaj ten ser też jest trochę żółtawy, jakby to nie była sama mozzarella. No więcej smaku było tam, no była po prostu ta pizza lepsza. Tutaj czy ser, czy ten sos, jest po prostu jałowe to w porównaniu do tamtej. Tutaj cenowo już się robi nam dosyć wysoko, bo taka pizza kosztuje 35 zł 80 groszy. Dziś to ciasto tak dosyć dziwnie wygląda tutaj, takie... No, jest takie, o! Ilość salami nie jest zła, nie ma się tutaj czego czepiać z tego co widzę, jest na każdym kawałku kilka plastrów. Tu jest dziwnie, bo jest trochę salami pod serem, jest trochę na serze i to na serze jeszcze jako tako lekko jest chrupiące, wiesz. Ale problem się zaczyna, jak to salami jest na dole, ono jest zduszone, taka zduszona szyna. Nie wiem jak wyglądają składy jednego i drugiego salami i nie chcę żebyście myśleli, że jesteśmy jakkolwiek przekupieni przez tamtych albo że po prostu chcemy działać wyjątkowo na ich korzyść. Tamto salami smakowało mi po prostu bardziej. Ale to salami jest tutaj najmniejszym problemem według mnie. Ono tak naprawdę jest chyba tutaj najlepsze. Bo nie dość, że ciasto jest grube, momentami jest surowe, w pizzy są dziury, mimo że niby tu jest zawsze podwójny ser. Ja nie chcę, żeby to wyglądało tak, że poszliśmy tam, oni nam powiedzieli, że ci są źli, wiesz, i tak dalej. I teraz przyszliśmy tu i że wszystko jest ch... Nie, mi smakowała bardziej tamta pizza. Ta pizza wydaje mi się taką po prostu pizzą przemysłową.
To jest taka pizza hamowa, typowa. Tamta bym nazwał ją, tą pierwszą, którą jedliśmy, nazwałbym ją bardziej taką domową. Fajną pizzą, smaczną. Ta jest po prostu taką przemysłową do zapchania kichy. Nie ma co się oszukiwać. Bardzo mało smaku tutaj jest. Nie będę ukrywał, bo jak on tutaj sobie konsumował, ja też sobie tutaj podgryzłem. Nawet możecie zobaczyć, że salama już została prawie cała zjedzona. Zapycha to ciasto, ale nie ma tutaj żadnych jakichś takich smaków poszczególnych tych produktów właśnie, czy tego sera, czy tego mięcha. Potraktowałbym tą pizzę tak, że jeśli naprawdę nie macie już ze znajomymi co zamówić, a ta pizza jest otwarta, no to po prostu zamawiacie sobie tą pizzę, tak? Jest to oczywiście pizza do zjedzenia, ale wydaje mi się, że po zjedzeniu całej jednej takiej solo, no będziesz czuł się ciężko po prostu, nawet przy kąpie już nie usiądziesz. Dobra, słuchaj, krótko, bo to nie ma co. Mhm. Która jest lepsza według ciebie? Zdecydowanie większe wrażenie i jakby bardziej smakowała mi ta pierwsza pizza, którą dzisiaj jedliśmy. Ten czosnek trochę smakuje jak taki właśnie przemysłowy, taki sztuczniak trochę. Wiadomo, że jest tu i czosnek, no i jakiś majonez pewnie ze śmietaną, z jogurtem. Nie wnikajmy jakby w głąb tego sosu, ale tamten sos czosnkowy dużo bardziej się sprawdzał. Ta pizza po prostu jakoś brakuje jej smaku. Ani w tym serze, ani właśnie w tym mięsie nie ma smaku. Fajnie jakby tutaj coś z tym serkiem może. Jakaś mieszanka tych serów. Tak naprawdę nie wiemy, co oni tutaj sypią, no ale tamten ser rzeczywiście miał jakiś smak. Tutaj średniawka. Na koniec chciałbym wam jeszcze pokazać, przeczytać to Q&A, które oni zrobili na swojej stronie, no bo jak w wypadku filmu nie dałem im za bardzo przestrzeni do tego, żeby się wypowiedzieli, to nie chcę powtórzyć tego błędu, więc tutaj to wam wstawię i wam to przeczytam. To jest ich oficjalne oświadczenie po prostu w temacie tej sprawy. To pojawiło się w internecie jeszcze przed tym mailem do mnie, tym wezwaniem do działań. Szanowni Państwo, w sieci pojawił się film, który łagodnie mówiąc mija się z prawdą na temat naszej marki. W związku z tym przygotowaliśmy zestaw pytań i odpowiedzi na najbardziej palące kwestie w tej sprawie. Czy ukradliście logo pizzerii na wypasie? Nie, nikomu nie ukradliśmy logotypu ani nazwy. Pierwszą pizzę na wypasie podaliśmy w 2014 roku i nasze lokale równolegle funkcjonowały na terenie Warszawy przez niemal 10 lat. Nazwę i znak graficzny zastrzegliśmy w Urzędzie Patentowym w 2017 roku i tutaj są linki do dokumentów, które to udowadniają. Autorem naszego logotypu jest... Tutaj piszą po prostu, kto jest ich grafikiem. Już tego nie chce mi się czytać. Skąd zatem takie podobieństwo do lokalu, który działa od 2013 roku? Podobieństwo jest przypadkowe. Wypasionych pizz, burgerów jest w Polsce sporo, bo samo słowo wypas czy wypasiony do nikogo nie należy. Tak samo ma się motyw połączenia wypasu z krową. Takich skojarzeń graficznych jest sporo w Polsce. Po co w takim razie zastrzegliście nazwę i logo? Zaczynaliśmy jako mała pizzeria na warszawskiej Woli, marzyliśmy o dynamicznym rozwoju i dzisiaj rzeczywiście rośniemy w siłę. Między innymi planujemy uruchomienie współpracy franczyzowej. Stąd nasza decyzja o opatentowaniu logotypu i nazwy. Czy ktoś do Was zgłaszał się w sprawie nazwy? Tak, w 2023 roku otrzymaliśmy obszerne pismo z kancelarii prawnej reprezentującej pizzerię na wypasie przy ulicy Cierlickiej. Zastrzeżenia dotyczyły wyłącznie dzielnicy Ursus. Aby uniknąć niepotrzebnych przepychanek w sądzie, wspólnie doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie ugoda. Ku naszemu zdziwieniu w trakcie zaawansowanych negocjacji 22 stycznia w sieci pojawił się film youtubera Książulo. Dlaczego nikt z Was nie wystąpił w filmie Książula? Bo nikt nas nie zaprosił, ani też nie zapytał o naszą perspektywę, kiedy zwróciliśmy uwagę autorowi filmu, że wideo jest nierzetelne, zawiera nieprawdziwe informacje, które naruszają nasze dobra. Otrzymaliśmy propozycję nagrania, z której nie skorzystamy. Uprzedzając pytania, nie chowamy głowy w piasek, ale z uwagi na zaawansowane negocjacje i kwestie prawne chcemy w pierwszej kolejności wypracować ugodę, która wciąż pozostaje sprawą otwartą. Czy jesteście w kontakcie z właścicielem lokalu na Cierlickiej? Tak, właściciele lokali są w kontakcie. Rozmawiamy ze sobą i prowadzimy dialog, który ma doprowadzić do konsensusu. Co mogę powiedzieć na koniec? Nie wiem. Powiedziałem chyba już wszystko.